W Galerii Łużyckiej lubańskiego TRET-u odbyła się wystawa prac plastycznych uczestników pracowni plastycznej działającej przy Miejskim Domu Kultury w Lubaniu. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ponieważ na co dzień w naszej pracowni spotykamy się roboczo, gdzie ja po prostu zmuszam i przymuszam i namawiam i pilnuję do wytężonej, nieustającej pracy, ponieważ równolegle podczas wykonywania takich prac na taką wystawę jak ta realizujemy jednocześnie po kilka konkursów, właśnie jak wspomniał Pan Dyrektor, ogólnopolskich, międzynarodowych i również w lokalnych bierzemy udział, gdzie również nasi uczestnicy odnoszą sukcesy. Dlatego dzisiaj to jest ogromne święto dla nas wszystkich, dla Was, dla małych, młodych, ciut starszych artystów, którzy mam nadzieję nie ustaną w swojej pracy, w swojej pasji i będą nadal uczęszczać w te słodne, zimne, ciemne teraz dni do pracowni, gdzie jest jasno, ciepło, miło, kolorowo, gdzie jest przyjazna atmosfera. I cały czas przypominam, że drzwi naszej pracowni zawsze są otwarte dla wszystkich chętnych, bez ograniczeń wiekowych, od lat zera do ponad 100. Zapraszamy do obejrzenia wystawy pod banalnym tytułem Jesień, która stała się nieprawdopodobnym wprost pretekstem do stworzenia kompozycji malarskich, do przedstawiania wspaniałych nastrojów w przejściach kolorystycznych, do budowania klimatu za pomocą nietypowych kompozycji, gdzie nie są tylko obrazki czysto realistyczne na zasadzie jesienne drzewa, tylko same barwy, same skojarzenia chociażby z liśćmi, bo to nawet nie zawsze są liście. Nie chodziło właśnie o jakieś obrazowanie tej jesieni, tylko o oddanie nastrojów panujących. I w pierwszej chwili wydawałoby się, że będą to nastroje ponure, jakieś smutne, takie właśnie jak szaruga za oknem, a okazało się, że nie. Że nastroje uczestników wypływają wprost z ich radosnej bądź pogodnej w tym momencie duszy. Kolory nas urzekają, uwodzą i bardzo zapraszają do obejrzenia efektów, które, powiem szczerze, tym razem przerosły nawet moje oczekiwania. Zajęcia w pracowni plastycznej cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Wszyscy doskonale integrują się przy wspólnej pasji, jaką jest tworzenie prac plastycznych. Autorami są uczestnicy, zarówno tacy, którzy chodzą od początku istnienia naszej pracowni. Przypomnę, że 1 listopada tego roku mieliśmy dwulecie naszej pracowni, więc nasza pracownia skończyła już 2 latka. Jest takim małym, rozkosznym bobaskiem. Dochodzą wciąż nowi uczestnicy i przypomnę, co również jest rzeczą bardzo istotną, od lutego, mniej więcej marca tego roku, nasza pracownia jest grupą integracyjną, ponieważ uczestniczą w niej dzieci i młodzież ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Lubaniu. Bardzo, ja już w tej chwili widzę, jak pozytywne efekty ma ta współpraca, ponieważ zarówno dzieci przychodzące z ośrodka poprzez obserwacje, poprzez zwyczajnie to, że siedzą obok dzieci, które rysują i malują, bez wielkiego tłumaczenia bardzo szybko weszły w tok pracy plastycznej i już w tej chwili, co muszę też podkreślić, posługują się umiejętnie i sprawnie kilkoma technikami plastycznymi, które są bardzo klasyczne, jak to pastel suchy, pastel olejny, czy chociażby farby plakatowe lub akwarelowe. Nie jest wbrew pozorom wcale to rzeczą łatwą dla kogoś, kto na przykład nie miał styczności ze sztukami plastycznymi. Dzieci bardzo pięknie integrują się, po prostu wspaniała jest atmosfera, nawet do tego stopnia, że jak czasami z przyczyn pogodowych, powiedzmy, bo dzieci idą po prostu przez miasto na pieszo, trudno jest w niektóre dni, kiedy pada deszcz, na przykład jest chłodniej dojść,
to już dzieci z pracowni pytają, a gdzie są tam chłopcy, gdzie jest tam Mateusz i tak dalej. Także no już widzę bardzo pozytywny efekt i odwrotnie, witają się wszyscy, już się pamiętają po imionach i no uważam, że to jest wspaniała rzecz. Po prostu tak, żebyśmy funkcjonowali. Pracownia jest taką maleńką komórką, no ale później wychodzimy do życia poza pracownią, no i już dzieci zarówno jedne, jak i drugie uczą się wzajemnego przebywania, no wzajemnego obcowania ze sobą. Bardzo lubię malować. Na rysunku rysowałam liście kolorowe, tło było niebieskie, narysowałam grzybki. Jak długo rysowałaś ten obrazek? Jakoś 2 lekcje. Co jest na obrazku? Kolorowe liście, 2 grzyby i chmurki. Jak długo malowałaś ten obraz? Przez 3 czy 4 zajęcia. Narysowałam liście, kolorowe tło i malowałam to przez 3 lekcje.